I teraz tak, czat, znalazłem to. Ty pisze komentarz. To już jest ten moment, w którym ludzie starają się z uwagi na mój wysoki poziom krytyki, dopiąć tą bardzo wysoką krytykę do mnie, tylko po to, by yy, coś mi wytknąć. I na przykład ty mi napisał komentarz. Podobno na Kiszach studiował filologię angielską, chyba że były to żarty na jednym z filmików, a nie potrafi poprawnie wypowiedzieć event. Kiszak odrób lekcję, czyta się event, nie event. Ja to wczoraj na streamie zobaczyłem, nie? Kurwiłem się i mówię co, pierdoli. Co ten typ kurwa gada za bzdury? Wchodzę w słownik języka angielskiego. To jest słownik fonetyczny, no nie? Fonetyka to jest dziedzina nauki, która zajmuje się wymową oraz transkrypcją tej wymowy, czyli zapisywaniem, nie? No i wchodzę tekstu phonetics. To jest generalnie bardzo proste, no bo problem, wiecie, języka angielskiego jest taki, że mało wyrazów w języku angielskim, praktycznie żaden się czyta w taki sposób, jak jest napisane. Na przykład, dlaczego my jako Polacy się nie uczymy transkrypcji? Ponieważ u nas wszystko dokładnie się wymawia w taki sposób, jak się to pisze. Dlatego Polakom się jest też bardzo łatwo nauczyć transkrypcji. No bo zobaczcie, jak tutaj macie tekstu phonetics, nie? No to tekst i to jest to nie jest transkrypcja na język polski, to jest oficjalna transkrypcja języka angielskiego, nie? Tekst, potem macie tuno, nie? Tutaj macie szła, bla, 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 phonetics. No i e, ten apostrof to jest e, to jest akcent. W języku angielskim ten akcent też dodatkowo bardzo często się zaznacza. Z uwagi na to, że nie mają jasno określonego akcentu. W Polsce akcent jest też czymś, co jest dodatkowo. Twardo określone w większości sytuacji, bo kładziemy akcent widzowie. Kiedy w języku polskim? Gdzie się nauczyłem angielskiego? Przez No, czat, Gdzie się kładzie w języku polskim akcent? Na przedostatnią sylabę, drugą sylabę od końca, no. A wiecie w jakich rejonach kładzą, kładzą, źle akcent? Warszawiacy są znani z tego, że kładą bardzo źle akcent, bo kładą na ostatni. Podkarpacie właśnie mówią bardzo poprawnie ludzie na Podkarpaciu. W Podlasiu, w Podlasiu też. No, faktycznie. W Podlasiu też mówią bardzo źle, ale jak będziecie kiedyś obsować z takim rdzennym Warszawiakiem, wydaje mi się, że teraz to już nie jest tak powszechne, ale wśród starszych pokoleń to było bardzo powszechne. Na przykład moja babcia była z Warszawy i ona nie mówiła, poszliśmy, tylko ona mówiła, poszliśmy. Ona mówiła, że coś ugotowaliśmy, tylko ugotowaliśmy. I to brzmi mega dziwnie. I faktycznie, jak znacie kogoś starszego, kto jest z Warszawy, to zauważycie bardzo łatwo, Czyli kładą akcent na ostatnią. No i wchodzę w tekstu phonetics. No i wpisuję event. A widzowie, jak w ogóle wy części słyszeliście? Słyszeliście event, czy słyszeliście e -vent? Ja wam na przykład powiem już od samego początku. Ty, a przypadkiem ten pituk, pituk, ty nie jesteś po filologii angielskiej? Pituk chyba jest, nie? I to jest, to jest ciężki temat, bo ja wam powiem, że jestem ja znam obie formy. Znam bardzo dużo Amerykanów, Którzy mówią przez E. Faktycznie, nie? Słyszałem wiele razy na zagranicznym streamie albo nawet na jakichś sportowych rozgrywkach, gdzie mówią, że to jest event, e, ale o wiele częściej słyszę event. No i teraz, tak, daję transkrypcję. To jest transkrypcja czysto brytyjskiego. No i mamy tutaj kit. Kit to jest dźwięk pomiędzy I a Y bardziej wchodzący w i, czyli to nie jest event, tylko to jest event. No nie? Tylko. Dlaczego spłaszczamy to do mówienia event w języku polskim? Bo po prostu kit w języku polskim nie istnieje. Kurwa, naprawdę, nie wiem, czy są jakieś wyrazy, które w Polsce się nie wymawia albo jako i, albo jako y. I to kit teoretycznie u nas, w naszej mowie, nie jest Na mnie jest to bardzo łatwo... Wykształcić, mówiąc w języku angielskim. No ale jak mówimy, widzowie, Starfield, to mówimy Starfield, a nie mówimy Starfield, nie? No bo to totalnie nie ma sensu. A, no i mówię, kurwa, dobra, ale może amerykańskie faktycznie będzie z przez E? Kurwa, i amerykańskie ma w słowniku zapisane dokładnie to samo. <gryw> Czy była razem z egzaminu? Kurwa, wiem, piąteczkę z fonetyki manek. <gryw> No i na przykład jakby był Starfield, nie? Tylko to by trzeba było osobnie wpisać. No to Starfield na przykład nie będzie miał R, ponieważ ma spółgłoski potem. I to będzie w brytyjskim, będzie ominięte to R i będzie bardzo długie A, nie? A tu chuj się pomylę. Nie, widzicie? Tak jest. Czyli jest dwukropek, czyli jest przedłużenie dźwięku. I no nikt nie będzie mówił po polsku recenzując Starfielda, że to jest Starfield. A tak czysto teoretycznie się to powinno wymówić, nie? W języku amerykańskim... W sensie w, w amerykańskim, angielskim, tego R, to R się już faktycznie wymawia, oni ja pomijają tą zasadę brytyjską, i tu już będzie R zaznaczony, widzicie? To Starfield. Giga ciekawy. No. No i pisze do typa. Znajdź mi tutaj E na początku. I ktoś nawet napisał. Wpisz sobie na YouTubie How to pronounce Event British English and American English Pronunciation, spoiler Arrow, ani w wymowie brytyjskiej, ani amerykańskiej nie ma tam E. Po czym typ pisze. Przyznanie się mu do błędu nie boli. To mówię, to się przyzna. <grym> a ty mi na to, ale to nie ja się byle. Piszę mu Typu, jestem po językozwie. wysłałem Ci ofi oficjalny profil fonetyczny. Czytany przez dźwięko nazwie Kit, a ty dalej swoje jak zwierzę. Po czym uwaga, co ty wpisze, nie będę się wykłócać, bo nie o to chodzi. Ja kurwa czytam ten komentarz i myślę, ja pierdolę, ale ty, to, 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 to ty dzwonisz, nie? Ty wpisze. Przychodzi do mnie, poruje się o coś, nie ma racji, udowadnia mu, że nie ma racji. Po czym Ty mówi: Nie będę się wykłócać. Zaglądnij w link, to nie widać linku, no YouTube na linki, ale Zajf mówi, że jest to w, do sprawdzenia i to jest materiał tego. Kurwa Dave'a z Ameryki. Dave z Ameryki mówi, że on w języku polskim bardzo często słyszy, że ludzie mówią event i że to jest błąd, że event się nie wymawia event, tylko event się wymawia event. I jego to drażni, no ale kurwa na pewno nie mówi event, tak jak ktoś mi tutaj zarzucił. I to jest takie giga, giga śmieszne, bo na przykład w e, kręgach językoznawczych, w kręgach filologicznych, nikt kurwa nigdy się o takie rzeczy nie czepia, ale czytają, czepiają się tego kurwa polusy, którzy sami kurwa wstydzą się mówić w języku angielskim. I w ogóle takie rzeczy bardzo często prowadzą do tego, że ludzie się wstydzą mówić w obcym języku. Mimo wszystko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest obcy język i nigdy nigdy nie będzie mówił idealnie. Nigdy nie będziesz native'em, nie możesz stać się native'em. Po prostu nie możesz. O, I to jest tak idiotyczne. A w ogóle Amanda mi tam też wysłała, że nawet wam pokażę, nie, że ona już raz widziała w ogóle dramę o coś takiego na TikToku. I to było to, co na początku odpaliłem, nie? O to było to. I grew up in Scotland. And you would never say event. I would say, last night I went to an event. And you can't even tell what there is because it's so quick. Event is a lot closer to any understandable word, and that's why I use it because Polish people will understand it. I've got a little bit of an English accent too, and I would never say event in that as well. Event. Sorry. Event? No, it just doesn't sound right. You would. Ne No i, i kurwa, i to jest, nie wiem, ja po prostu i tak wkurwiałem takie rzeczy. Zaglądnie je to napisał. Zresztą w filmiku podestałem, czyli ja słychać, ja, jak jest wymawiane zdanie. Jak widać ukończenie jakiejś szkoły kierunku nie zawsze idzie w parze z wiedzą i na tym zakończy bezsensowną rozmowę. No ja też zakończę tą bezsensowną rozmowę, wypierdalaj Pecie i tyle, nie? Coś z zwykłym głupkiem i kurwa nic więcej. <grywa>